To jest oficjalnie najlepsza kawa w moim życiu, słuchajcie. Dostałam ją na Wigilii z dziewczynami Secret Santa. Kocham. I owsianeczka też gotowa. Smacznego dla mnie. Dzień dobry. Cudownego vlogmas życzę Wam. Za mną jest już choinka, w tle szaleje mój pies. Dzisiaj mamy czwartek. Ja już jestem naszykowana, bo nagrywam dla Was film, który ukaże się 27 bodajże, czyli w pierwszy piątek. Po vlogmasie jest to normalny, siadany film i są to postanowienia noworoczne, tradycyjnie, jak co roku. Także jestem mega podekscytowana, że mamy już taki cykl, rytuał od lat. Naprawdę, słuchajcie, jestem w świetnym humorze, nawet wyszło słońce. Dzisiaj co muszę nagrać? To muszę nagrać jedną rzecz do podcastu, do najnowszego odcinka i zjeść lunch. Nie wiem, czy zdążę zmontować te postanowienia, bo już zmontowałam dzisiaj rano wczorajszego vlogmasa, wrzucam go i widzę się dzisiaj z Małgosią, Majeską Tobasik. Po moim wyjeździe idziemy na kawę, idziemy robić też przy okazji burzę mózgów i to na razie tyle, dam znać. Trochę się z siebie śmieję, bo wyobraźcie sobie, że dostałam taką oliwkę do paznokci i zamiast używać jej do paznokci, to uwaga, polerowałam sobie kryształy i naprawdę z tym mi się śmiać, ale słuchajcie, wszystko miałam uwalone w atramencie po moim małym wypadku w samolocie, nie myląc tego z wypadkiem samolotowym, haha. No, więc coś takiego się stało, że one się jakby starły i stały się takie tępe. Ja nie wiem, czy ja zepsułam jakąś ich strukturę, bo moczyłam je w cytrynie, bo były całe ubrudzone w tym atramencie. I stwierdziłam, że zacznę je natłuszczać, dlatego położyłam na nie oliwkę do paznokci. Dajcie znać, czy ktoś się na tym zna i czy to ma jakikolwiek sens. I co mogę ewentualnie zrobić, bo widzę taką dziwną, białą powłokę na nich? Nie wiem. No, kropek. Uspokój się. Nie wspomniałam Wam o tym wcześniej, ale dzisiejszy vlogmas to są ulubieńcy roku. I zaraz do Was wrócę, ale teraz przychodzi kolega do mojego brata, więc pozwolę im się tutaj rozgościć, bo Kuba w ogóle zaraz, oni teraz całą ekipą wyjeżdżają na narty, tak jak widzieliście, słyszeliście wczoraj. Natomiast ja mam dla Was ulubieńców roku i cieszę się, że oni wchodzą do vlogmasa, bo jak pisałam sobie tych ulubieńców, robiłam sobie taką refleksję, to czułam za dużą presję, żeby polecić tylko po jednej rzeczy, więc w vlogmasie to będzie tak bardziej nieformalnie. Dobra, teraz wracam. No dobrze, wróciłam. Ja nie wiem, słuchajcie, nie wiem, jak można nagrywać w spokoju. Ulubieńcy roku. Niesamowite to jest, że ten rok się kończy i jakoś tak sobie go podsumowałam produktowo, kulturowo. Zacznijmy może od kosmetyków, od pielęgnacji. Więc, poczekajcie, co ja tutaj mam. Okej, pierwsza rzecz, to jest coś, czego nie mam akurat w ręku, bo to jest w łazience i nie chciałam tutaj się za bardzo babrać. To są mydła naturalne marki Purite. Miałam w tym roku dwa mydła i powiem Wam, że stosowanie tego mydła jako głównego środka czyszczącego mojej twarzy zmieniło moje życie. Moja cera przeszła jakiś renesans, jestem mega z niej dumna i super szczęśliwa i nie mogłam tego mydła po prostu nie uwzględnić tutaj. I pierwsze z nich to było mydło chyba kawowe z cynamonem, a drugie to mydło pokrzywowe, ale wszystkie ich mydła są genialne i no, sami widzicie? Druga rzecz z działu pielęgnacji to jest to serum. To serum pełnowymiarowe kupiłam sobie w Stanach, mój suwenir po prostu, bo to jest amerykańska marka, to jest Paul Mitchell. To jest, są kosmetyki profesjonalne do pielęgnacji włosów, których używa mój fryzjer Kamil Olczuk, pozdrawiam, polecam. I wcześniej używałam go w takiej wersji mini, którą dał mi Kamil. W Stanach postanowiłam kupić sobie wersję dużą, bo powiem Wam, mogę spokojnie powiedzieć, że w dużej mierze dzięki temu produktowi moje włosy wyglądają tak, jak wyglądają. Dostawałam w tym roku na przestrzeni miesięcy bardzo wiele komplementów od Was, że moje włosy się poprawiły, że pięknie urosły, że są takie odżywione, wyglądają zdrowiej i ja też to widzę, natomiast no, Kamil mnie pochwalił, więc to był mój już ostateczny dowód, że rzeczywiście one są w lepszym stanie i powiedział, że nie ma opcji, żebym go nie używała i ja go używam przed suszeniem, po nałożeniu odżywki takiej w sprayu. Przecież... Pozdrawiam, do widzenia.
No słuchajcie, we vlogmasie jak w życiu, no, kropek szczeka, babcia dzwoni, brat lata i tak dalej, i tak dalej. Nie pamiętam, co mówiłam, a, że jak już rozczeszę włosy, to potem je dzielę na sekcje, nakładam serum, taką malutką, dosłownie jak taki groszek zielony, ilość na pierwszą sekcję, przeczesuję i potem suszę, no, robię to samo z drugą sekcją włosów, polecam całym sercem. Dalej mamy, słuchajcie, kosmetyki kolorowe i moim numerem jeden jest ten oto podkład. Jest to podkład Perfect Matte Foundation z marki Neo Makeup i jak wiecie, ja wcześniej w moim poprzednim życiu, zanim zaczęłam stosować kosmetyki nietestowane itd., itd., to używałam takiego podkładu z Rimmela Matte Perfection i bardzo długo szukałam superowego, lekkiego, kremowego podkładu, który będzie po prostu jak druga skóra i w końcu trafiłam na ten produkt. Drugi produkt, który też mi się świetnie sprawdzał, to był podkład z Frigia, ale po pierwsze to trzeba trzymać go w lodówce, więc nie do końca się sprawdza w podróży. Po drugie jest mega drogi, natomiast ten z Neo Makeup naprawdę, naprawdę podbił moje serce w tym roku i stosuję go. Testowałam różne produkty w międzyczasie i nic nie wygląda tak dobrze jak on. Mam go oczywiście na sobie. Druga rzecz z tego dziełu, takiego kolorowego, postanowiłam tutaj dorzucić perfumy. Są to perfumy z marki Stobon. Nawet nie wiem, jak to się w ogóle czyta, co to jest za marka. To jest francuska marka naturalnych, wegańskich, nietestowanych i tak dalej. Cruelty free perfum. I mój ukochany zapach to jest zapach Amaretto Framboise. To akurat mam inną próbkę, natomiast ja sobie tutaj dolewam te perfumy i to jest właśnie bardzo fajna rzecz, że można sobie kupić taki zapas 200 ml swojego ulubionego zapachu, do tego jest taki przepiękny rose goldowy lejek i możecie sobie na bieżąco to uzupełniać, ale tutaj nie mamy żadnego rollera, tylko to jest spray. I moim zdaniem są po prostu super, one nie są jakoś mega trwałe, ale właśnie to jest taki lekki zapach, no i ten zapach jest po prostu przepiękny, zresztą nie próbowałam ich... To ty, Kubuś? No. Chcesz wejść i pomachać? Bo to jest tylko vlog. To jest tylko vlog. Masz powiedzieć do widzenia i powiedzieć jakieś życzenia świąteczne. Wszystkiego, o, wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. Wracając, to wszystkie zapachy są przepiękne, są bardzo fajne połączenia. I mój ulubiony to jest właśnie ten Amaretto. Także polecam wam serdecznie i ja mam te perfumy ze sklepu sobio.com.pl. To jest polski butik z genialnymi kosmetykami i nie tylko, też akcesoriami, trochę mody. One są, są wszystko rzeczy ekologiczne i etyczne, także zajrzyjcie sobie tam. Postaram się podlinkować, ale wiecie, ze mną to różnie bywa. Wierzcie mi lub nie, ale od ostatniego klipu minęło dobre pół godziny, ponieważ chłopaki zapakowali się na narty. W końcu zostawili mi dom i czas na modowych ulubieńców. Zacznijmy od tego, że to był rok etycznej mody, rok moich wielu odkryć, jeśli chodzi o marki, bo od dawna prosiliście mnie o rekomendacje, a ja w kółko tylko lumpy. I nie umiałam wam polecić konkretnych firm, też nie testowałam wystarczająco dużo produktów od nich, ale w tym roku, jeżeli obserwujecie mnie w ostatnich miesiącach, są dwie polskie marki, które skradły moje serce i to jest marka Elementy oraz marka Nago. Zapraszam was na mojego Instagrama, naprawdę, bo tam wrzucam non-stop jakieś tam outfity z ich rzeczami. Polecam całym sercem, cudowna jakość, cudowna polityka firmy, etyczna, odpowiedzialna, ponadczasowa moda, wspaniała stylówka. Podlinkuję wam wszystko u dołu, nie umiem wybrać konkretnych rzeczy, kocham wszystko, co kupiłam na tych stronach. I druga rzecz z działu mody to będzie moja torba, to jest moja pierwsza taka luksusowa torba, powiedzmy. I to jest, sprawdzam, czy kominek się pali, słuchajcie. I to jest torba marki Alexandra K. I to jest nawet napisane: This bag is animal cruelty free and vegan. To jest torba, która się nazywa Mini Tahini. 1.6 to jest jej numer, nie wiem, czy ona jest teraz w sprzedaży, ale jest po prostu wspaniała, przepiękna, szykowna. Kocham ją i cieszę się, że takie produkty z wyższej półki też istnieją, nie raniące zwierząt. Także to tyle, słuchajcie, w dziale mody. Teraz przechodzimy do działu książki i nawet mam ze sobą, słuchajcie, książki. Zrobię to super szybko, bo ostatnio robiłam film o książkach, więc pewnie nikogo nie zdziwi. Książka roku to jest Call Me By Your Name. Książka, którą czytam w wakacje, przepiękna historia miłosna, napisana jak cud. Ja czytałam ją w oryginale, więc mogę się tylko wypowiedzieć na temat tej wersji anglojęzycznej. Kocham ją. Kocham tę książkę. To jest jedna z najpiękniejszych książek, jakie w życiu czytałam.
I mam też dwie książki z działu popularno-naukowego. To jest książka 21 lekcji na XXI wiek, czyli jest napisane 21 Lessons is an exploration of what it means to be human in an age of bewilderment. I tutaj mamy różne aspekty. Słyszycie to? Ten vlogmas to jest hit. Mamy poddziały różne ciekawe, tak? Czyli właśnie kwestia rynku pracy, równości, społeczności, cywilizacji, nacjonalizmu, religii, imigracji, terroryzmu, wojny, Boga, sprawiedliwości, prawdy, fake newsów, science fiction, edukacji. I jest to naprawdę wspaniała książka, która jest moim zdaniem takim cudownym, taką cudowną podstawą do rozmów na temat problemów dzisiejszego świata. Macie tutaj w pigułce bardzo, bardzo dużo wiedzy, także polecam serdecznie. I druga książka to jest The One Thing, czyli książka taka bardziej self-helpowa o tym, że aby być człowiekiem sukcesu, człowiekiem produktywnym, działającym, należy się zawsze skupiać na jednej rzeczy, mieć taki czołowy priorytet. To jest oczywiście w dużym skrócie, też więcej mówiłam w tym filmie o książkach, ale to jest książka, która mnie nauczyła, że trzeba najpierw postawić sobie cele. Te cele muszą być zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe i znajdować działania, które należy wykonać w danej chwili po to, żeby krok po kroku ten cel osiągać, ale właśnie ze strategią tego the one thing, czyli zawsze umiejętnie priorytetyzować. Także to jest turbo ważne, moi drodzy. Dalej przechodzimy do filmu i filmem roku, moim zdaniem, jest film Interstellar. To nie jest film z tego roku, ale to jest film, który ja widziałam w tym roku. Właśnie mi gaśnie kominek, więc troszeczkę stresik. To jest wspaniały film o wyjeździe, Boże, o podróży w kosmos, który mówi o tym, jakim dużym wyzwaniem jest to, co się dzieje z dzisiejszym światem. Pokazuje niewiele w niedalekiej przyszłości, jak Ziemia już praktycznie jest w zagładzie, nie mamy czym oddychać, jest strasznie duże zanieczyszczenie i próbujemy latać w kosmos po to, żeby szukać sobie lepszego jutra. Mówi też dużo o teoriach związanych właśnie z różnymi wymiarami i tym, jak rozumiany jest czas, to, że czas tak naprawdę nie istnieje, bo wszystko dzieje się naraz, jakby wszystkie momenty w naszym życiu dzieją się w różnych wymiarach jednocześnie. Cudowne i tam jeszcze gra Timothy Chalamet, młody, którego kocham, oczywiście świetna rola Matthew McConaughey'a i dla mnie ten film jest po prostu genialny. Polecam Wam całym sercem. Co dalej? Serial, absolutnie numer jeden to jest serial Big Little Lies, czyli druga część, drugi sezon. Wspaniały serial jakby z morderstwem w tle, niesamowicie psychologiczny, to jest niesamowity psychologiczny serial, znaczy się niesamowicie nagrany, przepiękny, cudowny soundtrack, cudowne zdjęcia, niesamowity klimat, świetna gra aktorska, mamy tam Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern i Meryl Streep jeszcze w tym sezonie, naprawdę jest genialny. Polecam, 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 to jest serial HBO. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o podcast, to nie miałam takiego podcastu, który przodował w tym roku, bo ja miałam totalne fazy, ale tak intuicyjnie przyszło mi do głowy, że taki podcast, do którego mam największy sentyment, w tym roku to był podcast The Icons, czyli podcast Mimi i Alexa Icon, którzy po prostu mówią o tym, jak żyć. Oni odnieśli ogromny sukces w swoim biznesie, jednocześnie są też osobowościami internetu i prowadzą wywiady z różnymi wyjątkowymi osobami, ale też zdradzają różne swoje takie lifehacki. Mówią o tym, jak odnaleźli szczęście, jak odnaleźli sens życia po tym, jak dorobili się ogromnych pieniędzy i zrozumieli, że to nie o to chodzi, o tym, jak ważne jest właśnie podążać za swoimi marzeniami i robić w życiu coś, co jest dla nas istotne po to, aby osiągnąć takie właśnie spełnienie. Mówią o tym, jak prowadzą swój biznes, mówią dużo też o produktywności, o zdrowiu psychicznym, dla mnie są ogromną inspiracją. Dalej, kochani, mamy podróż i postanowiłam w dziale podróży wyróżnić dwie podróże. Pierwsza z nich to będzie podróż do Szkocji. To są najpiękniejsze widoki w moim życiu, wyjątkowa, sentymentalna podróż. Pierwsze tego typu w ogóle widoki takie. One mi się kojarzą z Norwegią, w której nie byłam. Macie też vlogi ze Szkocji oczywiście na moim kanale i to na pewno były pierwsze w moim życiu momenty, kiedy robiłam takie wow, że po prostu zatrzymaliśmy auto i nie mogliśmy uwierzyć, że jest tak pięknie. Natomiast oczywiście nie mogłabym też nie powiedzieć o podróży do Stanów, która odmieniła moje życie, szczególnie tutaj, spełniła moje ogromne marzenie. I już w przyszłym miesiącu będzie bardzo dużo podsumowań. Oczywiście vlogmasy też były z USA, są filmy z San Francisco, ale
Zapraszam Was w styczniu na filmy z LA, Santa Barbara i milion podcastów na ten temat, także ja się nie mogę doczekać. Postanowiłam też zrobić kategorię Człowiek Roku i przyszło mi to do głowy przed sekundą i odpowiedź od razu przyszła mi do głowy. Moim Człowiekiem Roku jest Asia Podgórska. Wy ją pokochaliście, ja ją pokochałam. Asia stała się moją przyjaciółką w ciągu chwili. Poznałyśmy się po prostu niby przypadkiem, kliknęło między nami od razu. Powstała nam nasza wspólna seria Dobrze Wiemy i będziemy działały jeszcze więcej w nowym roku. Dowiecie się wszystkiego już w styczniu w moim live update'cie. Asia jest doktorem biochemii, kobietą ekspertem od zdrowia, dietetyki, neurobiologii, biochemii. Interesuje się też holistycznym, przede wszystkim holistycznym podejściem do zdrowia i łączy naukę, czyli szkiełko, z właśnie holistyką, z mindfulnessem, po prostu kopalnia wiedzy, wspaniała osoba, kobieta, naukowiec. Słuchajcie jej, słuchajcie naszych podcastów, obserwujcie ją i naprawdę jest moim człowiekiem roku. Kolejnym, słuchajcie, ulubieńcem, już przedostatnim jest oczywiście codziennik. Codziennik, czyli moje dziecko z Małgosią Majewską-Tomasik. Dziękuję Wam serdecznie za to, że tyle z Was kupiło codziennik. To jest produkt, który wierzę, że może naprawdę zmieniać życie. To jest, jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to naprawdę nie będę się powtarzała, zostaje Wam link w opisie, ale to jest produkt, który stworzyłyśmy po to, żeby pomagać innym. Po świętach będę o tym informowała, szykuje się duża akcja codziennikowa w styczniu. Jeżeli jeszcze nie macie codziennika, to mogę Wam zdradzić, że w styczniu to będzie ostatni czas, żeby kupić codziennik na dłuższą, dłuższą przerwę. Także teraz już nie możecie go kupić, ale jeżeli myślicie o tym, to w styczniu będzie ostatnia szansa na wiele, 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 wiele miesięcy albo lepiej. Zobaczymy, ale codziennik to jest moje naprawdę ogromne, ogromne spełnione marzenie z tego roku. I ostatni ulubieniec, kochani, ja już głoduję, idę zjeść lunch. Ostatnim ulubieńcem jest moje zakończenie studiów, moja graduacja, cała ceremonia, sam fakt, że w ogóle skończyłam studia, to był wyjątkowy moment, na który bardzo długo czekałam. Niesamowity dzień, niesamowite wsparcie, niesamowita atmosfera, energia, a jednocześnie wielka ulga i wielkie osiągnięcie moje prywatne tego roku. Nie tyle, że te studia, osiągnięcie, w sensie zdanie tych studiów to było jakieś wielkie osiągnięcie, ale zamknięcie tego etapu było dla mnie bardzo ważnym momentem w życiu. To są moi ulubieńcy, kochani, ci, których... Ach, zapomniałam! Słuchajcie, ominęłam dział jedzenia z tego wszystkiego, aż niemożliwe. Muszę Wam powiedzieć, że nie mam żadnego ulubieńca z działu jedzenia. Nie ma niczego, co zaczęłam jeść, pić lub co zjadłam, wypiłam w tym roku, co wyróżniło się na tyle, żebym umieściła go w tych ulubieńcach. Mogłabym zrobić ulubieńców jedzeniowych, serio. Mogłabym autentycznie zrobić dla Was cały film o tym, jakie najlepsze rzeczy zjadłam w tym roku lub wypiłam, ale nie wiem, czy Was to dajcie znać, ale to by było dosyć irracjonalne i już nie zdążę zrobić o tym vlogmasa, ale stwierdziłam, że po prostu sobie odpuszczę tę kategorię, dlatego kończę już tych ulubieńców, kochani, czekam na Waszych w komentarzach koniecznie i lecę jeść! Buu! Na lunch dzisiaj jakiś resztkowy makaron, słuchajcie, który mama z Kubą jedli wcześniej. Sałatka też resztkowa, dodałam tylko rukolę, posypałam konopią i grzanki z pastą bezrybną. Pyszka. Oczywiście, co robi Karo? Biegnie na tramwaj. Miałam kupę czasu, a finalnie oczywiście szukałam wszystkiego, kluczy. Upakowałam torbę, ale zdążę. Wiem to. Zobaczcie, jak jest pięknie w mojej łodzi. Nie mogę się zatrzymać, bo nie mam czasu, ale są cudne ozdoby. A na kawce byłyśmy oczywiście w Briku. Zobaczcie, jak to jest ślicznie. Pięknie. Czas mogło się jak zawsze najlepszy, a teraz mama mnie zgarnia z centrum. Jedziemy na chwilę do domu i możliwe, że jeszcze skoczymy do kina. Kochani, o ile się nie pomyliłam w moich kalkulacjach, ten film, który teraz oglądacie, leci w niedzielę, czyli 22, więc chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was jest niezdecydowany lub spóźnialski, to codziennik możecie zamówić tylko dzisiaj do końca dnia, czyli niedziela, ponieważ jutro w poniedziałek jest ostatni dzień, kiedy wysyłamy codzienniki i wracamy ze sklepem dopiero od nowego roku. Też będzie dużo informacji, dużo zmian, dużo fajnych akcji, także dowiecie się o tym w nowym roku, ale jeżeli chcecie mieć jeszcze teraz codziennik w najbliższych tygodniach, to ostatnia chwila na zamówienie jest dziś. My jedziemy do kina. Odezwa się później. Słuchajcie, jestem w raju, jesteśmy w Organice i siostry wegańskie, serki z nerkowców tutaj są. Mega. I nawet jest parmezan.
byliśmy na filmie na noże, polecam serdecznie. Za rzadko polecam filmy i zdecydowanie mi się nawet, znaczy znacznie bardziej niż Last Christmas podobał. Zdecydowanie. Super, genialny, inteligentny, nieprzewidywalny i jako, że ja uwielbiam robić sobie spoilery i zgadywać, co się stanie, przy czym całe życie nienawidziłam, jak ja to robił. No. A mówię ci do ucha, jak się skończy moim zdaniem film, więc gratuluję. I wymyśliłam, pamiętam wtedy, jak to mnie tak irytowało, to powiedziałam tata, że jak się chce popisywać tym, to niech napisze na kartce w trakcie filmu i ja potem to przeczytam i przyznam mu, że zgadł, żeby mieć satysfakcję, więc chyba sama zacznę tak robić, żeby nie zatruwać innym ludziom życia. Pan co, przepraszam, oszalał? Komu? Spokojnie. Stanął na środku, nie, no sobie tak, na noże. Nie, no stanął na środku, myślałam, że jest jakiś korek, a tu się okazuje, że jesteś we vlogu? Nie. Ja tego nie wytnę. Moja mama agresywny kierowca. Nieprawda. W każdym razie, aż mi ręka już rozbolała. Kończę już ten, to wszystko, bo już jest 10 i ja o tej porze zazwyczaj śpię. Także przypominam, że tylko do końca dzisiejszego dnia możecie kupić codziennik. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Napiszcie też koniecznie, jacy byli wasi ulubieńcy roku, bo to był motyw przewodni tego filmu, tak dlatego. A jutro widzimy się w ostatnim vlogmasie, bo jutro jest dla was Wigilia. Co ja gadam? Nie, jutro jest podcast. Jutro jest podcast, ale ja jutro nagrywam ostatni vlogmas. Także do zobaczenia. Pa!